Pojadę do świeżanki, co? Transformowany był ponoć strasznie. Gdy uznał, że nadszedł czas, Boże, nie chcemy cię tu, wiedźmo. Naprawdę? Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Skąd wiesz, że ten czarodziej w ogóle miał jakiegoś dżina? Tak wynikało z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Mówię ci, że w bójce pod karczmą oko stracił, a nie na żadnej rejsie. Nie mogę w to uwierzyć. Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odmówić? Nie. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiero mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Tak. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmieć, póki są zabawni. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę to. Nie ma tu dżiny, ale jest coś, co powinno ci się spodobać. Co takiego? Połowa pieczęci. Nada się. Wracaj na górę. Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część. Z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też dżin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... i trzy. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Nie wykręcisz się, nie tym razem. Mów prawdę, albo sobie pójdę. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz. Ile to już trwa, Geralt? To między nami. 15, 20 lat?
Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi, o moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Rozumiem. Chcesz wiedzieć, jak to będzie, jeśli przestanie łączyć nas magia. Chcę wiedzieć, czy jeśli skończy się magia Gina, coś między nami pozostanie. Też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie, a teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. Interesujące. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Czarodziej pewnie tu sypią. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Myślisz, że Jin go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd, choćby na szczyt góry. I Jin spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba. Osłaniaj mnie. Ken Jin! W briefcase'em hiar! Case at Disclair! Kverit meka sel! Burza ucichła.
Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Zabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Rindę. Tak, dobrana z nas para. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. A dla mnie czar prysł. Przykro mi je. Naprawdę? Ale jak to możliwe? Przecież ja dalej czuję to samo, więc ty też powinieneś. Nic nie rozumiem. Co to znaczy? Że Jean spełnił twoje życzenie. Racja. Cóż, dobrze, mamy to za sobą. Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Nic tu po nas, chodźmy. Zaczekaj. To, że czar prysł, nie znaczy, że nie lubisz spędzać czasu w twoim towarzystwie. Posiedźmy tu chwilę. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Jen, to co się stało? Daj spokój, Geralt, nie ma o czym mówić. Jadę. Ja też. Najpierw po umy do Barona, a potem prosto do Kermore. Dołączę do was, jak tylko będę mogła. Bywaj. Bywaj.